Uwaga! Uwaga! Wyrok Komisji Sejmowej w sprawie Rzeczpospolita Obojga Narodów przeciwko Kazimierzowi Łyszczyńskiemu! My, Komisja Sejmowa Rzeczpospolitej Obojga Narodów, uznajemy Kazimierza Łyszczyńskiego winnym wszystkich postawionych mu zarzutów! Skazujemy go prawomocnym wyrokiem na śmierć za ateizm! Ręka jego, która bluźnierstwa wypisywała, zostanie pocięta! Język wyrwany, a sam Kazimierz Łyszczyński zostanie ścięty, a jego ciało spalone! Majątek jego zostanie rozdzielony między denuncjatora Jana Kazimierza Brzoskę a skarb Rzeczpospolitej. Żonę zaś Kazimierza Łyszczyńskiego, Jadwigę Łyszczyńską, postanawiamy odesłać do klasztoru, aby tam w pokucie dokonała żywota swojego za to, że wiedząc, iż pod jej dachem dzieło bluźniercze się znajduje, nie zgłosiła tego sędziemu, tylko nikczemny proceder męża swego pomagała ukrywać.